Łuki. Słuchajcie, no, zostało miesiąc czasu do zawodów na Sycylii. Bardzo fajne zawody, piękne plenery, niestety bardzo gorąco. No, praktycznie musimy się przygotowywać pod te zawody konkretnie i plus zaadaptować się do tych warunków, które są. Czyli głównie w plenerze i w pełnym słońcu. Dzisiaj trening luźny, bo wczoraj było naprawdę całkiem mocno. Zaczynamy od rozgrzewki, zacznę od wioseł i skakanki. Później mamy kilka rzeczy siłowych, strict pressy, Turkish get up i na końcu mamy 10-rundowy MMA, to dopiero później będę mówił, co będziemy robić. Teraz 1500 metrów na wiosnę. Zaczniemy dzisiaj od siłówki na górnej części, czyli tak zwane strict pressy, czyli siłowe wyciskanie sztangi do góry, no i tyle. Skończyliśmy 5 serii strict pressów. Przejdziemy do takiego wzmacniania korpusu. Zrobimy sobie tureckie wstawanie, czyli Turkish get up. Parę serii, przez 10-15 minut staramy się dojść do największego ciężaru. No i co? No i tyle. Trening właściwy. Mamy do wykonania AMRAP, 2 minuty pracy na minutę odpoczynku. Część A i część B, czyli wykonujemy na początku. Część A, 10 pompek w stanie rękach, czyli 10 HSP i 20 box jumpów, czyli 20 skoków na pudło wysokości 60 cm. Później mamy minutę przerwy, przepraszam. I wykonujemy 20 wall body, czyli 20 wyrzutów piłki nad 3.05. I 50 podwójnych skoków na skakance, czyli 50 double unders. I takich rund robimy 10. I to jest nasz trening właściwy, z którym się zmierzymy. Staram się zapisać wynik, żeby następnym razem się zmierzyć i porównać. 44. Tak mówiłem wcześniej, teraz mam minutę przerwy i mamy do wykonania 20 wall body i 50 double under, czyli skakanki. 10 sekund.
jeszcze 8. Skończyliśmy właśnie 10 serii naszego workoutu. Dzisiaj po południu spotykamy się na stadionie, dlatego teraz nie biegamy. Później będziemy wykonywać trening, wyjaśnię to w drugim odcinku.